Cześć! W tym filmie porozmawiamy na temat tego, jaki wybrać rozmiar koła roweru. 26, 27,5, 28, może 29. Idzie zwariować. A więc jaki rozmiar koła roweru wybrać? Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Macie do wyboru różne rozmiary kół roweru. Oczywiście nie mówię tutaj o tych najmniejszych typu 24 i jeszcze mniejsze dla całkiem dzieci. Mówimy o normalnych rowerach dla osób już, powiedzmy sobie, dorosłych. Czyli macie rozpiętość tak naprawdę do wyboru też, powiedzmy sobie, od razu do jazdy takiej normalnej, czyli nie BMX-ów, tylko rowerów górskich albo trekkingowych, czy jakichś tam ewentualnie szosowych. Czyli do jazdy przede wszystkim skupmy się, gdzie jeździ najwięcej ilość osób, czyli największa pula użytkowników cyklistów. Do jazdy miejskiej, do jazdy turystycznej, nie do jazdy sportowej i nie do jazdy wyczynowej. Czyli dla dominującej do 95% osób korzystających z roweru będzie dopasowany ten film, jaki rozmiar koła wybrać. Do wyboru macie zakres kół między 26 a 29, czyli tak jak mówiliśmy wcześniej, 26, 27,5, 28, 29, z czego 26, 28 to są takie sztandarówki od dawien dawna wykorzystywane, najbardziej rozpoznawalne, ale teraz te egzotyki różne też wchodzą, te 27,5 i 29 cali, czyli coraz większe koło. Co musicie wiedzieć, czym się charakteryzuje większe koło lub mniejsze, bo zastanawiacie się, czy wziąć rower taki sam z większym kołem, a może mniejszym. Co zmienia wielkość koła, poza tym, że ona jest wizualnie większe, mianowicie zwiększa cenę, ale do tego dojdziemy później. Ale zwiększa realnie pokonywanie przeszkód. Mianowicie im większe koło ma obręcz, tym oczywiście łatwiej Wam pokonywać pewne przeszkody. To tak samo jakbyście mogli sobie wyobrazić, gdy macie krawężnik, mniejszym kołem go dużo ciężej pokonać niż dużo większym kołem. Także przeszkody terenowe łatwiej pokonuje się na kołach, które są większe. Następna sprawa, wielkość koła ma znaczenie też co do przyczepności. Im większy jest obwód koła, tym lepsza jest przyczepność tego roweru, bo większy jest kontakt, czyli dłuższy, tej opony z podłożem. Czyli mniejszy poślizg, lepsze hamowanie, lepsza przyczepność ogółem. Im większe koło, tym lepszy po prostu kontakt powierzchni z Waszym kołem. No i kolejna sprawa, im większe koło, to jest też one tym szybsze. Jednakże nie ma one takiego dużego stopnia przyspieszenia. Mówiąc inaczej, jak będziecie jechali cały czas, to będzie na większym kole toczyło Wam się szybciej, ale natomiast jakbyście startowali w jakichś wyścigach, no to ten, kto ma powiedzmy koło 26, by szybciej wystartował niż ten, kto ma koło teoretycznie większe. Natomiast na dłuższym już dystansie, jakbyście sobie jechali, to ten z 20 przykładowo kołem 9, by teoretycznie miał większą szybkość przebywanego dystansu niż ten z mniejszym kołem. Jak to działa? Mianowicie jeden obrót korby, gdybyście ustawili sobie taki bieg, że sprawia jeden obrót koła, no to wiadomo, że koło 26 w tym obrocie jednym korby, czyli jak sobie pedałujecie, ma mniejszy pokonany dystans niż koło 28. No i to właśnie się przekłada też na siłę wysiłku, którą musicie dać podczas jazdy, aby przetoczyć rower na daną odległość. Czyli taka fizyka tutaj wchodzi. Im większe koło, tym teoretycznie mniej będziecie musieli się namachać, żeby dalej pojechać. Przecież większe koło też troszkę więcej waży. Mniejsze koło, powiedzmy, że jest wykonane w tej samej technologii, czyli ilość komór jest ta sama technologia, powiedzmy U czy V-ka, obręcz, to i tak koło większe będzie więcej ważyło na samej obręczy, a dodatkowo przecież będzie więcej też ważyło z powodu większej opony. Czyli opona plus większa obręcz plus dłuższe szprychy to jest realnie sporo większa też waga. Duże koło jest mniej zwrotne niż małe. Jeżeli macie koła 26, no to gdybyście sobie jechali gdzieś po lesie i musieli omijać jakieś korzenie, jakieś inne rzeczy i jest stosunkowo tam wąsko, nie macie za dużego pola manewru, to mniejszym kołem Wam będzie o wiele łatwiej manewrować i szybko zmieniać jakieś trajektorie lotu Waszego roweru niż większym kołem, które nie jest tak mocno zwrotne jak te koła mniejsze. Krótko mówiąc, jakbyście sobie chłopki ustawili gęsto, które musicie szlaczkiem sobie omijać, czyli taki tor przeszkód, no to mniejszym kołem byście szybciej wykręcali i dali radę pokonać dany dystans niż tym kołem większym. Jak będziecie szukali, jakie koło wybrać, duże, małe czy jakiekolwiek, to bardzo często będzie odniesienie do wzrostu. Powiem Wam, że ja się z tym osobiście nie zgadzam, bo
Część osób będzie pisała, że ktoś jest wysoki, czyli tak na przykład jak ja mam 190 wzrostu, to by mi teoretycznie polecali koło 29, a jak ktoś jest niższego wzrostu, powiedzmy 160, no to bo 26 masz cali koło, masz max, ci starczy. Nie, to jest głupota, dlatego że rama roweru jest różna i ona może mieć różne uniesienie, tak samo przecież wysokość siodła czy kierownicy jest też regulowana. Dlatego im większe koło będzie miał, to wcale nie jest to taki odpowiednik, że wysoka osoba musi mieć duże koła, a niższa powinna nie mieć dużych kół, tylko mniejsze. To jest totalna głupota, bo to sobie regulujecie też. A w zasadzie to też wypadkowa jest ramy, jak duża jest rama i inne rzeczy, które pomagają Wam jechać na rowerze, czyli siodło i kierownica. Nie patrzcie, jaki macie wzrost i do wzrostu dobierać obręcz koła co do jazdy turystycznej czy takiej miejskiej. To naprawdę nie ma przełożenia. No i to, o czym trzeba powiedzieć, mianowicie ceny, dlatego że o ile koła 26 i 28 są takie no, mocno standardowe, to jest taki standard, wiecie, już od dawna dawien i dzięki temu ten sprzęt, który będziecie sobie kupowali, czy no może nie tyle szprychę, co obręcz samą koła, a być może dodatkowo oponę, co jest szczególnym kosztem, to możecie zauważyć, że do kół, które są większe, mogą te opony kosztować więcej, dlatego że materiału na nie trzeba też zużyć więcej, żeby ją wyprodukować. Z punktu widzenia kosztów mniejsze koło troszkę bardziej się opłaca, ale te koszty są tak minimalne, że nie powinniście na nie zwracać uwagi. No dobra, to zatem jakie koło wybrać w końcu? 26 czy 29, a może coś pośredniego? Powiem Wam, do jazdy takiej turystycznej, że głównie jedziecie sobie w terenie, nie skaczecie po lasach, tylko po prostu jedziecie turystycznie albo poruszacie się po mieście, teoretycznie dobrze wybrać. Im większe koło, tym lepsze, o ile będziecie mogli do niego nabyć bez problemu w waszej miejscowości rzeczy, czyli na przykład ogumienie albo szprychy. Trzeba liczyć się z tym, że rower będzie na większych kołach trochę mniej zwrotny, ale dłuższy dystans pokonacie przy troszkę mniejszym teoretycznie nakładzie sił. A jak z górki zaczniecie się toczyć, to zaczniecie się toczyć oczywiście teoretycznie szybciej niż na tych mniejszych kółkach. Oczywiście toczenie i opory to są osobne kwestie, dlatego że tutaj wchodzą rodzaje, co jest włożone do piasty tego koła, czy jakieś tam mianki, czy są łożyska maszynowe, z czego one są wykonane, jakiej grubości jest opona, jakiej grubości jest obręcz, ile waży rower, ile wy ważycie. To wszystko ma znaczenie do tego, jak ciężko się jedzie danym rowerem i wiele, wiele innych elementów też mają na to przełożenie. Niemniej jednak większe koło pozwoli Wam jechać trochę dalej przy tym samym nakładzie sił. Więc jakie koło ja bym wybrał? Powiem Wam, że ja bym się zastanawiał, szczególnie jeżeli macie całkiem dylemat, nie macie jakiejś sprecyzowanej jazdy poza miejską turystyczną, to ja bym zastanawiał się między kołem 28 a 29, z czego ja bym prawdopodobnie wybrał koło 28. Z tego powodu tylko, że nie, że ma pośrednio zwrotność między szybkością, tylko z tego powodu, że jest to tak powszechny standard, że możecie go wszędzie dostać do niego części i bez problemu on funkcjonuje i on jest po prostu starym standardem. To jest taki, że jest wszędzie. Natomiast troszkę nowsze te rozwiązania niekoniecznie są takie wszędzie do nich rzeczy dostępne, a z drugiej strony macie zachowany też ten współczynnik szybkości toczenia do zwrotności na kołach tych 28, a te 27,5 no to już taka trochę wchodzenie w egzotykę. Natomiast jak się pojawią koła 30, no to jak najbardziej warto też będzie się z nimi w przyszłości interesować, szczególnie do jazdy turystycznej. Czyli podeszliśmy do tematu zdroworozsądkowo, bez tego klepania po prostu, bo ktoś jeździ, bo ktoś skacze. Dla większości osób większe koła są lepszym rozwiązaniem, ale być może najlepszym będzie właśnie 28 standard, bo on jest standardem, powiedzmy sobie, już od bardzo dawna funkcjonującym. Dzięki za obejrzenie tego filmu, jakby ktoś mógł coś więcej dodać do niego. Jeżeli są jeszcze jakieś inne powody mniejszego lub większego koła niż wymieniłem w filmie, to też je napiszcie, bo mogłem coś pominąć. Dzięki za obejrzenie, zapraszam na następne. Cześć!